Franciszku, cóż dzisiaj zobaczymy? No cóż, przez ostatni rok fascynowały mnie zagadnienia teleportacji, czyli przenoszenia przedmiotów w przestrzeni. No ale przecież to niemożliwe jest. Jaka teleportacja? Niemożliwe. No, masz jakiś przedmiot osobisty, pierwszy z brzegu, poproszę. No ale jaki osobisty? No cokolwiek masz w kieszeni, a w tym czasie poproszę moją asystentkę Jamilę o wejście. Brawo za pięknej Jamili. Jeżeli pamiętacie Państwo, że wspominałem, że naprawdę marzyłem o tym, żeby być konferencjerem. Oto co z kieszeni kolegi konferencjera. Absolwencji! Brawo! To jest chyba tajemnica dobrej konferencjerki. Jakoś trzeba opanować temę. Wracając do telekinezji. Jamilo, proszę o włożenie tego absolwencika do skrzyni, a w tym czasie proszę również o księgę zamknąć. Co my tu mamy od naszych pierwszych? Ale ten absolwencik mi nie zniknie, bo ja nadal mam tremę. Bo ja się obiecuję. Niechaj moc swe dzieło czyni, flaszkę da do drugiej skrzyni. Niech nie braknie nawet deczka, bo tam w środku jest wódeczka. Brawo, jest wódeczka. Piotrowi, żeby go nie zżarła trema. Piotrze, to był prymitywny numer, ale... Zimniejsza jest. Ale zróbmy coś trudnego. Co tam dalej masz w kieszeni? Pokaż nam. Portfel, dokumenty. O, tu już jakiś biznes kroi. To jest portfel pana Piotra. No to cóż, wkładamy portfel znowu do skrzyni. Jak zginie, to nie będziemy po stracie. Co tam masz ciekawego? Jest raczej pustawy. No to robimy teleportację portfela. Przenieś siłą portfel z kasą. Zrób to z wdziękiem oraz klasą. Jak coś zgubisz, święta racja. Ucierpi ma reputacja. No. No ja jestem ciekaw. Ale teraz zamknijmy, czy to naprawdę jest ten portfel. Co my tu mamy? Dowód osobisty. Jamilo, kto to jest? Piotr Wider. Piotr Wider. Zobaczcie Państwo zbliżenie kamera. To jest ten facet. Oj, a z tym Józefem to można było nic nie no potem. Peczo dam. No cóż, przejdźmy do czegoś trudniejszego. Zwykłe odtwarzanie rzeczywistości to jest proste, ale spróbujmy coś ulepszyć. No na przykład sięgnijmy po jakiś drobny banknocie, powiedzmy 20 zł. Jamilo, proszę włożyć do skrzynki. No tego w moim portfelu nie było. Co my tu mamy na 20? Niechaj banknot tam włożony zmieni w banknot się zielony. A jak czynność ta się uda, dalej czynić będzie cuda. Słuchajcie, to jest stówka. Wiem, że dzisiaj są tu przedstawiciele Urzędu Skarbowego, ale my tylko tak na próbę. Nie będziemy w ten sposób dochodów osiągać. Piotrze, ja widzę, że ty jeszcze nie jesteś do końca przekonany. No, ja sceptycznie podchodzę do sprawy. W takim razie zrobimy coś, czego jeszcze nie było. Jamilo, no trudno, poświęcę cię, proszę bardzo tutaj. Spróbujemy teleportować Jamilę. No teraz, aż mnie samemu ciągle przychodzą po plecach. Uwaga. Szkoda by było taki ładny. Wspominałem już w zeszłym roku, że ja jestem jednak dopiero początkującym magikiem i wszystko się może udać. Nadeszłaś więc wielka chwilo. Teleportuj się, Jamilo. Niech się za tym czartem czyni. Przemierz się do tamtej skrzyni. No cóż, trzeba zobaczyć. O, nie. To chyba jeszcze nie. Chyba jednak nie było dobre zaklęcie. Poprawimy. Teleport, dobrze. No też raz.
Nadeszła się więc wielka chwilo, teleportuj się, Czamillo. Nie, to już było. To niestety skończyło się, jak widzieliście Państwo. Z okazji 13 gwiazdki nie chcę magii mieć na miastki. Bez urazy więc i złości prześlij panią tę w całości. No co, jakby lepiej, powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba, ale nie. No, Piotrze, sam zobacz to. Nie możemy jej pokazać. Nie, ale nie możemy jej pokazać. Proszę Państwa, no myślę, że będziecie musieli uwierzyć nam na słowo, mnie, Kompracjowi. Kto nie wierzy, że tu jest Dżamila Reka do góry? No niestety widzę wielu niedowiarków, ale powiem w czym problem. Dżamila jest, tylko pewien detal musimy uzupełnić. Jeszcze jedna część garderoby. O Piotrze, ty jesteś świetnym asystentem, proszę bardzo. Wcale się nie dziwię. No cóż, no teraz czas dla drużyny. Już gotowe, tak? Uwaga, proszę Państwa, tuż orkiestra. Co powiesz, proszę? No ja dalej jestem sceptyczny, chyba coś pokombinowałeś, ale efekt biorny jest. No to cóż, dziękujemy bardzo. Oraz asystentka Dżamila.